Budynek Letia Business Center w Legnicy został oficjalnie otwarty. Przez 2 lata przebudowano kamienicę w obrębie ulic Murarskiej, Piastowskiej i Rycerskiej. Stworzono wielokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 8000 m2. Znajdują się w nim biura, laboratoria, sale konferencyjne i wystawiennicze, pokoje gościnne i restauracja. Ma to być miejsce dla tych, którzy zechcą rozwijać swoje nowo powstałe firmy i przedsiębiorstwa. Letia Business Center w dobie kryzysu ma zachęcać klientów do nowych rozwiązań. Bo tylko klient napędza gospodarkę. Myślę, że tylko i wyłącznie innowacja, nowe pomysły, dobrze stworzona baza. Dzisiaj tą bazę mamy tutaj w Letia Business Center. To jest jak gdyby fundament, który jest stworzony do tego, żeby stworzyć nowe pomysły, a one są kluczem do rozwoju. Budynek ma 19 metrów wysokości, a jego charakterystycznym elementem jest ogromna szklana kopuła nadająca mu wyjątkowy charakter. Dzięki temu w Legnicy powstało centrum biznesowe, które ma napędzać lokalną gospodarkę. Samorząd miasta zapowiada ścisłą współpracę. Myślę, że to, co dzisiaj tu jest, jest też i owocem współpracy dotychczas dobrze się układającej. Na pewno w naszym wspólnym interesie jest współdziałać dla pożytku społeczności lokalnej, czy też społeczności w naszym subregionie Zagłębia Miedziowego. Także praktycznie rzecz biorąc uważam, że tutaj w tym wymiarze jesteśmy na siebie skazani, bo tylko współpraca jest gwarantem sukcesu tak miasta, jak i samego przedsięwzięcia, jakim jest KGHM Letia. Ze spółek kapitałowych KGHM swoje biura w Letia Business Center ma KGHM Eco REN. Wkrótce przeniesie się tam spółka Interferie.